Hej, witam wszystkich szefów, tutaj szef Lukas w kolejnym odcinku. No i najpierw obwieszczenia. Jak widzicie, trochę obraz się zmienił, ale nie dlatego, że restartowałem, tylko bo lecimy cały czas na tym save'ie samym. W sumie nie mam jak wam za bardzo tego samego pokazać. Mam jak pokazać, a bo mi teraz odczytuje wszystkie moje save'y, jak widzicie mam ich w cholerę. Cały czas lecimy na tym samym save'ie, który był robiony 04.03, czyli kiedy tam nagrywałem ten poprzedni odcinek. Po prostu gra mi crashnęła. Jednocześnie plik z zapisem filmowym też poszedł do kosza. Powiem szczerze, że bardzo miałem fuksa, więc streszę tylko to, co mi się tutaj wydarzyło. Tak jak widzieliście, Grimgor tutaj udał się, znaczy zmierzał na odcień do czarnej grani. Na całe szczęście został zaatakowany przez krasnoludy. W tym momencie zdecydował się jednak, żeby nie doszło do bitwy. Wycofał się tutaj w stronę tego płonącego szczytu, gdzie zapomniałem jego nazwy. No i żaden krasnolud go nie ścigał, bo Lukas był na tyle inteligentny, żeby użyć tego Nairjunga przydupasa, żeby spowolnić drugą armię. Turę wcześniej, dzięki czemu w ogóle krasnoludy odstąpiły od oblężenia czarnej grani, tak? Następnie Lukas ruszył swoimi, znaczy Grimgor, wraz z typem, jak ty masz na imię? Ugrokiem, ruszyli w pościg za tymi krasnoludami tutaj. Dzięki temu udało się je tutaj dorwać w tym momencie. W międzyczasie horda od Grimgora zdobyła już Kradomen oraz Mglistą Górę od krasnoludów. Dzięki temu moje imperium, znaczy imperium Grimgora starało się już na tyle duże, te orki, z którymi toczyliśmy wojnę, w ramach podpisywania pokoju zgodziły się wejść w konfederację z nami. Czyli zyskaliśmy mianowicie kontrolę nad całą plugawą wodą. Tak, gdzieś od razu już tutaj posłuszeństwo, wysoki haracz. I na tym właśnie mi grę skraszowało, jeżeli mam być szczery, właśnie w tym momencie. Jak widzicie, niestety tak czy siak tracę sporo tej kasy, ale dlatego, że mam troszeczkę przyduże armię. Więc za chwilę się pozbędziemy któryś. Myślę, że tą rozwiążemy, bo jest raczej dość drogą armią. Plus tego lorda się pozbędziemy, bo jest nisko levelowy. No i tu mamy armię złożoną z debeściaków orków, tak? Debeściaki są fajne, ale jest niestety... Boże... Widać, że jednak tutaj nie podbijali tego za bardzo. Naszą hordę wyślemy... Czekajcie... Tak, szczyt Uras teraz zaatakujemy. Naszą armią. Mglistą Górę... W sumie tą armię tutaj zostawimy, bo mam wrażenie, że będziemy musieli za chwilę tłumić tu jakieś bunty z powodu Konfederacji. Z tego co pamiętam, mamy przez kilka tur wrogość na naszych terytoriach zwiększoną, więc trzeba będzie to troszeczkę tutaj sobie nadrobić i poprzebudowywać te nasze tutaj terytoria. Mam nadzieję, że jakoś nam się tutaj temu wszystkiemu zapowiedzieć. Czekajcie, jakby tutaj to zrobić, to spróbujmy blokady zrobić. Sukces, kurka, ja mam cały czas tyle sukcesów podczas blokowania tej armii. Dywersant. Atrybut. Ten herż jest wyjątkowo sprytny, przez co może wystawić się głęboko na terytorium wrogich głąbów w trakcie bitwy. Aha, wyjebiste. No ale to w sumie niepotrzebne. Żeby nie było przychody ze wszystkich budynków. Nie będę tego potrzebował. Jak go dalej rozwinąć? W ogóle czy ja go chcę dalej tu rozwijać? W tą ścieżkę wytrzymałe. To się przydaje. Ochroniarz. A to wrogi, propagandista, zmniejsza spaczenie. Też by nam się to przydało. O, nie, to dobra, tu są takie, które byśmy potrzebowali. Żeby to mieć, to potrzebuje 4 punkty, czyli jeszcze jeden punkt potrzebuje, gdzie się rozwinąć. Nękanie. Wszystkie budynki, zmniejszenie spaczenia. Weźmy to. A nóż kiedyś będzie w naszej prowincji którejś. Dobra, spowolniliśmy to, tylko że one się cały czas wspierają, te dwie armie. Jednak. Niestety. A ja mam tu jedno. Fuck.
skook, send me to battle. What you want? Let's fight! Jak to teraz wygląda? Fuck. Nie, myślę, że nie będziemy tego atakowali, bo jakoś się po prostu nie za dobrze czuję. Wiem, że atakowanie krasnoludów nigdy się dobrze nie kończy, zwłaszcza jeżeli mają takie silne pozycje. Dobra, my mamy tutaj te dwie armie obok siebie. Niech tak stoi. Stąd spowolniliśmy, więc jeżeli nas zaatakują, to się nic nie stanie dla mnie złego, tak naprawdę. Teraz muszę po prostu wszędzie tutaj uważać, żeby... I po prostu nie wybuchło wszystko nagle wszędzie. Posłuszeństwo, nie, tu jest posłuszeństwo, jest zwiększone już. Minus 23, 8, poziom trudności wydarzenia minus 8. I to mi spadnie niedługo, podbój, następna tura. Niestabilność prowincji minus 5, czy to spadnie, ale chyba do buntów tu dojdzie wcześniej. Przychody. I garnizon zwiększmy. Potem będę przerabiał całą resztę. A to czekajcie, skoro tu jestem, do bitwy nie doszło. Tak, walczakowa ktoś jest bardzo niska, no co ja na to poradzę. Tym bardziej, że on nie ma tutaj trybu obozu, żeby zwiększyć tą jego walczakowatość. Czekajcie, hordę wystawiłem dalej? Tak, wystawiałem dalej. Jeszcze na szczyt Uras ma lecieć. Tutaj te głupie krasnoludy łażą, ale to ich też się niedługo pozbędziemy. Musimy po prostu te krasnoludy, z którymi mamy większy zatarg, się ich pozbyć jak najszybciej. Ewentualnie mogą mi skoczyć przez góry, Karak Azul. Ok, cofają się. I ta armia nie powinna się cofnąć w tym momencie. Miała tam zostać, czyli będzie naszym celem ataku. No i została, tak jak się podejrzewałem. Dzięki czemu zaatakujemy ich większą armią. I powinniśmy ich rozbić po kolei. Fort Krzywego Kła. To miasto raczej stracimy. No ale też nadrabiamy, nie? Przemęcz śmierci nam zaraz wybuchnie. No ale co ja na to poradzę? Co ja na to poradzę? Proszę, pora poszerzyć granicę Morak tego rządu. Odbierz region krasnoludom. No, taki jest plan, taki jest plan. W którymś momencie. A ty co? Bo ci walczakowatość spada, czyli ty będziesz dowodził teraz w tym momencie. Dobra, czy ja mam szansę spowolnić tą armię? Spróbujmy ją spowolnić. Bo wtedy mi się uda dwie armie naraz dopaść. Sukces, wyjebiście. Podejdźmy. Czekajcie, albo tą podejdźmy. On teraz ucieknie. No, typie. Dziękuję. I zwiększmy walczakowatość tej armii. Coś strasznie mi źle komputer chodzi. Dobra, i tą bitwę stoczmy sobie. Przy okazji miasto opróżnimy. Dowodzenie dużą armią? Czy może nie? Czy może niech AI tą drugą armią kieruje? Dobra, ja będę kierował. Niech mi się wszystko doczyta. No i mamy pole naszej chwały i upadku głupi gąb. Okej, posiłki nam z tej strony wyjdą, więc ja też będę chciał stąd, znaczy po tej stronie armii ustawić, żeby jak najszybciej się połączyć z naszymi głównymi siłami. Bardziej, że nie mamy jakoś tutaj za bardzo możliwości kombinowania set. Chociaż może niekoniecznie, może byśmy już mogli szarpać naszego wroga od samego początku. Są balisty i tak dalej, to kto wie.
Może jak te goblinsy tutaj ustawimy, spowolnimy. Że takiej taktyki nie próbowałem nimi. Zaraz przy tym tutaj zacząć mu obstrzeliwać też kuszników. Może to się jakoś fajnie spisze, zobaczymy. Ryzykowne. I w sumie dobre by to... Wyszłoby mi to na bank na bardzo wysokim, gdzie bym mógł korzystać ze spauzy. Tutaj niekoniecznie. No, strzelać! Znowu klatka party. Tu się zgrupuje to wszystko. Widzę, że komputer chyba zgłupiał trochę. Ale się wystawił, ale go jadę, ale go jadę. A prawym się to obraca. Już tak nigdy na ten temat nie pomyślałem. Nie, czy te gobliny są niewidoczne? Ej, te gobliny są prawie niewidoczne dla nich. Co oni tu mają? Balisty. I tak większość tych oddziałów tutaj rozwiąże po tej bitwie. Bo będziemy musieli zacząć rozwiązywać problemy z wypłatą dla naszych orków. Więc straty mnie, szczerze mówiąc, tutaj za bardzo nie interesują. A wiem, że jak rozbiję mu tą armię, chociaż nie, bo jeszcze jest ta druga armia. Dobra, to też już rozbite. Tutaj mają strzelców, ale to może mi holać. Oczywiście mają bardzo niską dyscyplinę. Ledwo się obstrzał u nich zaczął, ale straty przeciwnik ma bardzo duże. Lord jest atakowany? Kurna, który? Dobra, trochę kuku porobiły, więc możemy je cofnąć. W sumie niech uciekną, bo one zaraz mi wrócą, jak to orkowie, nie? I tak, obie formy są poprawne. Orki i orkowie to są poprawne formy gramatyczne. Sprawdzałem na stronie profesora Miotka. Żeby nie było, dobra, to się teraz cofniemy. Wyjdziemy po ich zasięg. Niech uciekają sobie chłopaki. To, co miały robić, to już zrobili. Teraz tutaj nasze mięso armatnie pójdzie, a za chwilę ich dyscyplina zostanie przywrócona. I wtedy uderzymy z flanki znowu łucznikami, ale to poczekamy najpierw na to, żeby... Dobra, atakować. Tutaj trójkę też, tylko za chwilę atakować, tylko wyjmę te wszystkie szybsze jednostki. Tylko czwórka. Chyba wszystkie wyjąłem. Niestety ja tutaj nie jestem w tego stanie jakoś tak lepiej pokomanderować tymi oddziałami. Co to jest? Naprawdę wystawił tych tutaj z przodu? Wyjebiście. Dobra, my teraz mu to wszystko rozstrzelamy. Gdzie jesteś, Grimgor? Masz być w samym środku walki.
Dobra. Tutaj wy sobie polatacie. Okej, też są łucznicy. Nie, dobra, co my możemy tych tutaj wziąć, pocisnąć. I wy tak samo, tutaj, żeby w dwa ognie ich uderzyć. Orks everywhere! A coś ty myślał, wchodząc na ziemię orków? Że ci odpuszczę? Grimgor, gdzie jesteś? W wyżynach ich wszystkich? Blubla! Przepraszam za te klatki, ale no, nic na to nie poradzę. Naprawdę już mam wszystko na bardzo niskich ustawione. Już po prostu wina kompa, no on dwóch armii nie utrzymuje. Nie utrzyma. Okej. Okay. No ale to wtedy, ja gram, to jest mój rodzaj slow motion w tej grze, tak? Po prostu zaczynamy komputer mentalnie. Kto ma taki zasięg? A ci nie, dobra. No, jakieś dziwne cele atakują. Dobra, gdzie są te gobasy? Bo ma być w pierwszej linii, niszcz ich wszystkich. Po prostu niszcz ich, smash them all! Niezłomny. Kogo ja mogę dać na złomności? Ten wygląda jakby miał zaraz uciekać, to niech walczy dłużej. Gdybym też coś schował, to byłoby lepiej. No, troszkę jest. Też pewnie przez to przegram bitwę. Czekajcie, to są moi. A tu zamiast tym ustawić, żeby mieli guarda, czyli że nie podążają za nikim. To teraz mi się wbili. Co tutaj mamy? Gobasy, okej. Okay. Tutaj tych wykończyć. Czekajcie, możesz go wykończyć? Że on przegra tą bitwę. To ja znaczy, że nie umiem grać orkami. O, bez jaj, aż tyle mi tego tutaj ucieka? No, w sumie też zaraz wrócą. Odbiegną mi kawałek i pocisnę dalej. Chociaż nie mogę Grimgora stracić, to może niech ucieka. Jesteśmy blisko załatwienia tego typa, ale... No ja mówcie, że to przegram, no... Ja pier... Ja chyba nie umiem grać tą nacją. Jak ja to przegram, mając taką przewagę, to jest wstyd. O, zabili mi wodza? Ups. Dobra, niech mi się tutaj gdzieś armię zbiorą dalej z tyłu. Jak zwykle porzucamy i uciekajcie.
Okej, uciekać mi tutaj. Się też tam cofaj. No i zaraz ich tutaj dorwiemy, jakby się tylko cofniemy na jakieś te dalsze pozycje. Ja pierdolę! Ja nie wierzę, że on to dał radę ugrać. Nie wiem, czy to jest problem tej niskiej dyscypliny? Worków? W sumie oddziały są prawie pełne, więc... Chyba tylko to mogło być takie masakryczne. Wrogiego lorda wykończyłem właśnie. Co tutaj spróbuję? No, tym się przynajmniej amunicja kończy, więc nie będzie tak źle. Z siebie to rzuć. Dobra, chodź tutaj, cofaj się tutaj, żeby cię nie obstrzeliwali. Już się załamały totalnie te oddziały. Wjechać tutaj od tyłu. A było wszystko. Było obkrążenie, flankowanie, masakra. Chyba, że ja mam po prostu takie kary. Nie wiem, czy to tak wynika z poziomu trudności może. No tu przynajmniej giną od strzał, tych resztek, które zostały. Dobra, Glimgor gdzieś ucieka. Tutaj też uciekają. No przecież muszę ich wyrżnąć po prostu totalnie do końca, nie? Bo jak żeby inaczej. Zabiłem im wodza. Są ledwo, ledwo stoją dosłownie. Dobra. O, tym się już totalnie załamała dyscyplina. Tu trzeba to wyrżnąć. Są tyłem do nas, to może będziemy mieli parę celnych strzałów. No nie! Nie wierzę w to, no nie wierzę! To są prawie pełne oddziały, kurde! No przecież tutaj to ile ma hapsów? Na innego hita i wszyscy giną?
najgorszym razie jeszcze może trochę pokajtuję tymi jednostkami, ale wątpię. Dobra, wszystkie, przegrana. Dobra, poddajemy się. No dobra, i tak mi już przegrało. Szlachetna porażka! To powinna być zajebista wygrana! Fuck! Na automacie bym to wygrał bez problemu. 1400. Ja pierdolę, jak to w ogóle możliwe? No widzę, że ta katapulta mi zrobiła bardzo duże kuku. Ci łucznicy, no... Ej, oni tak słabo byli? Myślałem, że się lepiej spisali. No ci to w ogóle, no to... Rzeczywiście jest, ich budować to jest masakra totalna. No nie powiem, zniszczyło mi to całe plany na życie. I od tego mi to rozwali też ła w tym momencie. O Boże. A już było tak dobrze, a było tak dobrze. Co prawda ta armia jego też jest już z dupy totalnie. Może kurka nie będzie aż tak źle. I po prostu go zaatakuje teraz jeszcze raz. Przecież tu jakieś resztki nędzne zostały. Nawet bohatera już nie ma. Została mu jedna katapulta, jeden oddział krasnoludów. To może jakbyśmy jeszcze raz mieli szansę, to byśmy ich zaatakowali i było po nich. W sumie dowodził ten Ugrok. A może to przez niski poziom ła przegrałem? Muszę zobaczyć, czy tam karnie było do dyscypliny za niski poziom ła. Bo to miałoby sens wtedy, jakby coś takiego się stało. Inaczej to ja nie wiem, jak mogłem nawet uratować tę sytuację. Dobra, ja się tu zastanawiam. Okej, szlachetna porażka. Połyskujący proporzec. Co, straciłem, tak? No, zobaczmy, jak to wygląda. Kradziono przeciwnika, nieważne, nieważne. Nie, no nic nie pisze na ten temat, że się dostaje jakąś karę. No ale karę dołamamy gigantyczną. No to była stracę w tej turze. Fuck! Jest po prostu źle bardzo. 4000 to nie, bo nie będzie. Dzik bojowy, weźmy to. Już orków na dziku bojowym. No dobra, no pociągniemy tą armię dalej. Ta jest zastopowana na tą turę. Tak nic nie zrobi. No zobaczmy, co się wydarzy. Co tu się może wydarzyć dalej? Ciebie trzeba wrzucić do obozu w takim razie. Wtedy tu walczarkowatość będzie rosła sobie. Widzę, że tu jest totalnie niewesoło. Posłuszeństwo byśmy musieli zwiększyć, ale... Nie mam jak, nie mam jak. No i pytanie, czy jeszcze mi zdobędą szczyt uraz, czy już się rozwiążą? Zobaczymy, co się wydarzy. Zajęli tutaj miasto, ci się cofnęli dalej. Dobra, możemy spróbować zrobić to miasto jeszcze raz. Może się uda. Tym razem na automacie, po prostu. Okej, bunty. Zdobyliśmy kolejne miasto. Dzikusów nakłonili do walki przeciwko swoim pobratyńcom? Co za shit. Obkrążmy to. Rzućmy Grimgola, bo to aż wstyd. To aż wstyd, powiem wam szczerze, ale co ja zrobię z tym, no?
No, z Grimgolem nie mam szans? Dobra, spróbujmy tak to zrobić. Kursowe zwycięstwo, niech będzie. Lądrowanie. No i teraz zajmiemy to miasto. Olbrzymi ostrze! Wow. Ale to nie ty będziesz dzierżył to ostrze. Oj, nie ty. To Grimgor będzie dzierżył to ostrze. Jemu da to znacznie lepsze bonusy. Masz Grimgor te wszystkie tutaj. A to czemu? A, za straty. Fucking shit. Ma być więcej! Przynajmniej to zdobyliśmy, super. Bunt tu nam zaraz wybuchnie. Oj, nie wiem, czy zaraz nie będę miał przez to wszystko problemów z buntami wszędzie, endzie. W mordę jeżdża, aż nie wiem, co mam robić dalej, szczerze mówiąc. Skończę ten odcinek i się po prostu zastanowię, co ja tu mogę w ogóle robić dalej. Może to jest dobry moment, żeby mieć z nimi pokój na chwilę? Buła mi się rozwiązało. By ich wsadzić do miasta, to bym miał przynajmniej na plusie to, ale... Karak Azgal. Nie mam na plusie tego miasta? Mordyża. Taka słaba opcja. Może tutaj stracę ten szczyt uraz i jakieś te inne, to mnie szczerze mówiąc mało obchodzi, bo nie kontroluję całej prowincji. Dobra, może jakbym zapłacił tą krasnoludą za ten pokój. Na ten moment. Wiem, że to wstyd, ale... Okej. Przynajmniej z tymi mamy, tych na razie mamy z bani. No i mam po prostu teraz czas ustabilizować sytuację, tak? Ta prowincja mnie, szczerze mówiąc, za bardzo nie obchodzi. Mam też możliwość wydania tej kasy. Oddziela mnie... Najlepsze jest to, że teraz mnie ci oddzielają od krasnoludów. Więc nie będę mógł... Znaczy, jest to po prostu taki mentalny dla mnie sposób zabezpieczenia. Dobra. Grimgor... Myślę, że on jest silniejszy, kurka. Nie wiem, jak ja gram i mam go przeciwko sobie, to on mi zawsze czyści całą armię. Na czym to polega? Ale ja zawsze gram na legendzie, to może to jest ten problem. Dobra, dzięki wam dzisiaj za oglądanie, żegnam wszystkich szefów i widzimy się następnym razem. Hej!